czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Fala protestów przechodzi przez Polskę. Poniedziałek był znany pod hasłem wielkiej blokady ulic w polskich miastach. W Lesznie blokada odbyła się w dwóch miejscach, na rondzie Gronowo, gdzie o godzinie 16 przejazd zablokowali piesi i kierowcy. W tym czasie kilkusetosobowy tłum zebrał się na rynku i wyruszył blokować ruch na Alejach Krasińskiego. Taki był plan organizatorów, ale liczba osób przekroczyła najśmielsze oczekiwania. Strajk jak nigdy dotąd zgromadził głównie młodych ludzi, osoby, które dopiero czeka zakładanie rodzin. Wielu z nich nie chce mieć dzieci w Polsce, nie przy takich prawach. Po kilku rundach ulicą Słowiańską strajk wyruszył więc w miasto już nie chodnikami, a ulicami. Maszerowali skandując przez Aleję Krasińskiego, ulicę Marcinkowskiego, Ofiar Katynia, Chrobrego, Aleję Jana Pawła II, potem znów Alejami Krasińskiego, Słowiańską na Nowy Rynek, by ponownie zablokować Aleję Jana Pawła II. Ostatecznie ulicami Dąbrowskiego, Niepodległości, Królowej Jadwigi i Bracką strajk dotarł na rynek. Co ciekawe, większość kierowców wykazała się sporym zrozumieniem, a część wyrażała także poparcie, używając klaksonów, machając czy nawet pokazując transparenty. Wsparcie wykazała też leszczyńska policja, dbając o bezpieczeństwo, a chwilami nawet pomagając blokować ruch na bardziej niebezpiecznych skrzyżowaniach. Strajk zakończył się na rynku wspólnym skandowaniem i odśpiewaniem hymnu. Kolejny happening zaplanowano na dziś, we wtorek o godzinie 18:00. Ma zostać odczytana lista hańby, nazwiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego i posłów, którzy podpisali się pod projektem. Wyrok Trybunału poruszył krajem, strajkują nawet niewielkie miejscowości. Dziś w Sejmie posłanki zablokowały mównicę, domagając się depenalizacji aborcji. Wczorajszy strajk zablokował ruch uliczny w kilkudziesięciu miastach Polski.